Dzień dobry Państwu. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Mnie w udziale przypadło mówić nie o wydarzeniach sprzed 28 lat, ale o wydarzeniach przed 100 lat, bo zanim był pamiętny czerwiec roku 89, to był jeszcze bardziej pamiętny listopad roku 1918. I proszę Państwa, to znakomita okazja, żeby o odrodzeniu państwa polskiego rozmawiać z samorządowcami, z ludźmi, którzy właśnie stawiają na budowę obywatelskiej wspólnoty, bo tak naprawdę w naszym mówieniu o roku 1918 nie będę już się odnosił do proponowanej nam formuły obchodów, bo to rzeczywiście jest bardzo oryginalna forma wspólnotowych obchodów, żeby na ten dzień zarządzić głosowanie, a wiadomo, że nic tak ludzi nie dzieli jak głosowanie, no bo przecież ludzie idą i wyrażają w głosowaniu swoje różne poglądy. To rzeczywiście trzeba znakomitego sztabu doradców, żeby wpaść na taki pomysł. Proszę Państwa, pomysł właśnie zupełnie sprzeczny z tym duchem, z którego zrodziła się Polska. Bo w tym naszym takim akademijnym mówieniu o roku 1918 to mówimy o wybitnych wodzach, wybitnych politykach, głośnych wydarzeniach międzynarodowych. Owszem, nie byłoby odrodzenia państwa polskiego, gdyby niezwykle korzystny układ na arenie międzynarodowej. Po blisko dwóch wiekach, w wyniku I wojny światowej, z hukiem zawalił się ten układ, który najpierw był przedsionkiem do rozbiorów Rzeczypospolitej, a potem był grobem dla Rzeczypospolitej na ponad 100 lat. Ale to była tylko szansa. Przed taką szansą stanęło wiele narodów mieszkających między Morzem Białym, Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Jak patrzymy, w jakich warunkach te narody funkcjonowały i jak sobie z tą szansą poradziły, jak tą szansę wykorzystały, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To nie jest tylko polski patriotyzm, który przeze mnie przemawia, ale mam nadzieję, że obiektywny sąd historyka, to polskie dzieło wyróżnia się zdecydowanie w tej szerokiej palecie działań państwotwórczych narodów od Finów, poczynając na północy, a na Serbach, Chorwatach, Słoweńcach, kończąc na południu, czy na Ukraińcach, sięgając na południu Morza Czarnego. Polakom udało się nie w listopadzie roku 18, bo to był tylko próg niepodległości, ale w tym trudnym wieloletnim dziele, bo budowanie Polski niepodległej to lata 1918-1921 i Polakom udało się rzeczywiście osiągnąć najwięcej. Powstało rozległe państwo, dobrze zorganizowane, na solidnych fundamentach oparte. Trochę się zawahałem, czy dobrze zakorzenione w Europie, bo pamiętamy wszyscy o tym, co nastąpiło po dwóch dekadach, ale jak na te możliwości z początku lat 20. to bardzo dobrze zakorzenione w Europie. I oczywiście trzeba mówić i o wielkich wodzach, i o wielkich politykach, ale moim zdaniem zupełnie się nie mówi o tym, co moim zdaniem było cementem niepodległości. O tej wielkiej wspólnotowości Polaków, o tym, że zanim niepodległość w wyniku tej unikalnej szansy międzynarodowej pojawiła się w pełnym kształcie, to ona była budowana w różnych lokalnych wspólnotach. Nie byłoby wykorzystania tej szansy. Dlaczego Polacy najbardziej tę szansę wykorzystali? Ano dlatego, że najbardziej się w dzieło budowania państwa zaangażowali. Można byłoby o tym, ja mam kilka minut, można byłoby o tym długo mówić, ale najbardziej syntetyczny miernik obywatelskiego zaangażowania, frekwencja wyborcza.
Proszę Państwa, niczego po kilku tygodniach niepodległości prawie nie było. Wszystko było jedną wielką potrzebą, ale ludzie odpowiedzialni za ster państwa zdecydowali, trzeba zacząć od wolnych, demokratycznych wyborów. Rzeczpospolita musi się począć z woli obywateli wyrażonej w wolnych, demokratycznych wyborach. W ciągu tygodnia przygotowano jedną z najbardziej demokratycznych ordynacji wyborczych. W ciągu paru tygodni przeprowadzono wybory. Sroga zima, elementarne kłopoty z komunikacją, gazety docierały mniej więcej do 15% społeczności. Oczywiście nie było żadnych innych sposobów komunikowania, które dzisiaj znamy. Frekwencja wyborcza 78% głosów, przeciętna. Żeby przeciętnie było 78% głosów, to proszę Państwa, w zdecydowanej większości okręgów musiało być około 90% i było po 90 kilka procent. I nikt tam nikogo do tych urn nie przepędzał, nikt, w wyniku nie, to były naprawdę najbardziej demokratyczne wybory w dziejach Polski. Nigdy już potem tego wyniku nie udało się w wolnej Polsce powtórzyć. Pan profesor Andrzej Zoll mówił tutaj o tym pamiętnym dla kilku polskich pokoleń czerwcu. Też wielka szansa. Zupełnie inne społeczeństwo. Nie sroga zima, tylko środek pięknego lata. Frekwencja wyborcza 62%. Proszę Państwa, kilkanaście punktów niżej niż te kilkadziesiąt lat wcześniej. To była, bo, i to jest tylko syntetyczny wskaźnik właśnie tej dojrzałości obywatelskiej. Żeby ta dojrzałość mogła stać się, mogła się zamienić w ten mechanizm rewelacyjnego budowania państwa, to oczywiście to musiało wcześniej być przygotowane w różnego rodzaju działaniach wspólnotowych, w bardzo trudnych warunkach podejmowanych, bo przecież władza, zaborcy temu nie sprzyjali, jak mogli, utrudniali podmiotowe organizowania się społeczeństwa polskiego. I proszę Państwa, naprawdę, jak mówimy, ja się dziwię, trochę się dziwię też Państwo samorządowcom, bo wy powinniście przypominać, ta okazja już minęła, że zanim wolność zawitała nad całą ziemią polską, to w przestrzeni lokalnej ona się pojawiła. Bo w zaborze rosyjskim, gdzie niemiecki i austriacki okupant kokietował miejscową ludność, kierując się swoimi celami wojennymi, władze okupacyjne zgodziły się na zalegalizowanie szeregu właśnie tych inicjatyw obywatelskich, wspólnotowych. I tak jak w zaborze austriackim autonomia galicyjska umożliwiła w gruncie rzeczy zbudowanie zrębów państwowości polskiej jeszcze w warunkach braku państwa. Wystarczyło cesarskie orły strącić, zastąpić polskimi i w gruncie rzeczy państwo niemalże z dnia na dzień się mogło pojawić. Tak w zaborze rosyjskim ten proces właśnie ułatwiła bardzo kokietująca polskość i Polaków okupacja niemiecka i austriacka i ta ogromna energia obywatelska, która się wlała w różnego rodzaju formy, przede wszystkim w samorządowe. Okupanci zgodzili się, żeby w 16 roku odbyły się wolne polskie wybory do samorządów i to były pierwsze wolne polskie władze. Wybrany w wolnych wyborach prezydent Warszawy, książę Zdzisław Lubomirski, był właściwie niekoronowaną głową państwa polskiego. Tak był zresztą postrzegany. Jak zaborcy trochę bardziej o jedną dziurkę jeszcze popuścili te ustępstwa i zgodzili się na taką atrapową, całkowicie zależną od Berlina i Wiednia Radę Regencyjną, to nie było wątpliwości, że wszyscy uważali, że powinien tam wejść książę Zdzisław Lubomirski. Nie dlatego, że książę, nie dlatego, że Lubomirski, bo to było obciążeniem. Już coraz bardziej radykalny lewicowy wiatr hulał nad Europą. Ale dlatego, że prezydent Warszawy, że ma mandat, prawda? Żeby nie był tylko nominatem Wilhelma i Franciszka Józefa, ale żeby miał mandat obywatelski, ten samorządowy. I proszę Państwa, kiedy się odrodziła Polska? Polska jesienią roku 18 nie ma takiej daty, bo ona się odradzała przez kilka tygodni. Mówię tutaj o Galicji Zachodniej, o Królestwie Polskim,
przede wszystkim dawnym, ona się odradzała tak, jak lokalne wspólnoty brały władzę w swoje ręce. I Rzeczpospolita, Republika Polska wtedy mówiono, w październiku, listopadzie roku 18 w gruncie rzeczy była federacją wolnych tworów, bo właśnie miejscowe władze samorządowe powoływały straż obywatelską, ustanawiały swoje lokalne prawa i zagospodarowały tą wolność. I z tej sumy tych lokalnych zagospodarowań wziął się dopiero ten wysiłek listopada. Jego umożliwiła sytuacja międzynarodowa, krótko mówiąc, przegrana wojenna państw centralnych i rewolucje, które dopełniły dzieła zniszczenia tych dwóch wcześniej bardzo potężnych państw. Ale proszę Państwa, ta energia obywatelska, ona też napędzała ten proces. Najmądrzejsi politycy, a akurat politycy też zrozumieli, że trzeba zarzucić śmiertelnie agresywną i wrogą wcześniej rywalizację i doprowadzić do zgody narodowej. To też był wielki atut tej odradzającej się Polski, ale ci politycy by niczego nie potrafili zrobić, gdyby właśnie nie ta ogromna obywatelska energia. Patrzę na zegarek i już kończę. Jeden tylko przykład, proszę Państwa. W kilkanaście miesięcy ta odradzająca się Polska wystawiła milionową prawie armię, jedną z najsilniejszych w Europie. Po prawdę mówiąc, nie tyle było sztuką odbudowanie państwa w listopadzie roku 18, tylko jego obronienie w roku 1920. I właśnie dzięki tej obywatelskiej wspólnocie, dzięki temu, że Polacy dzięki właśnie tym lokalnym wspólnotom, nie tylko zresztą samorządowym, ale ta aktywność była na wszystkich polach, gospodarczych, kulturalnych, religijnych, jakie byście tam Państwo nie wzięli to pod uwagę. Właśnie dzięki tej ogromnej aktywności Polacy byli przygotowani i te kilkanaście miesięcy w kilkanaście miesięcy zbudowali państwo, które potrafiło po tych kilkunastu miesiącach rozbić, i to samodzielnymi siłami, już dosyć silną, choć oczywiście niepotężną, jak to potem miało miejsce, sowiecką Rosję. I proszę Państwa, na koniec jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że właśnie ta siła państwa polskiego, ona wzięła się z dwóch czynników. Tej obywatelskiej energii, mądrze zagospodarowanej przez lokalnych liderów i przez lokalne wspólnoty i przez mądrą strategię przyjętą przez polityków na szczeblu centralnym. Zresztą elementem tej strategii, poza swoistym politycznym trojgadei, czyli pokojem Bożym, czyli zawieszamy dotychczasowe spory w imię budowania państwa, idziemy razem, ale proszę Państwa, ludzie wtedy Polską rządzący, głównie Józef Piłsudski, ale nie tylko, jego nazwisko jest najbardziej znane, najwyższe stanowiska zajmował, oni rozumieli, że jeśli chce się siłę państwu zapewnić, to trzeba maksymalnie to państwo przesycić działaniem obywatelskim, czyli rozwiązaniami demokratycznymi. Jak popatrzymy na konstytucję marcową, na ustawodawstwo, które wtedy było uchwalane, to był pomysł fundowania siły Rzeczypospolitej na wolności, na duchu obywatelskim, na demokracji. No potem, proszę Państwa, ci politycy, włącznie z Piłsudskim, doszli do wniosku, że demokracja to jednak jest kłopotliwy sposób rządzenia. To społeczeństwo różnorodne, ma różne poglądy, to trzeba się dogadywać, ucierać, prawda, godzić to, a lepiej to tak trochę silną ręką, prawda, porządek zaprowadzić, prawda. I po kilku latach nastąpiło zwichnięcie tego kursu. I ten ludzie to bezbłędnie wyczuli. Jak się upatrzy na frekwencję wyborczą, to widać, że już nie ma tego entuzjazmu, nie ma tego zaangażowania. To coraz bardziej jest ich, czyli tych tam z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, tych na górze państwo. I to jest taka zmora, która na polskich piersiach wisi, spoczywa,
przez ten XX wiek, potem pan profesor Colo o tym pięknie mówił, jak ta zmora od początku krępowała rozwój tej drugiej suwerenności po roku 89. Ja myślę, że właśnie państwo macie szansę być tymi kontynuatorami, jesteście tymi kontynuatorami tego ducha Polski sprzed 100 lat. Tej Polski, która jest silna, obywatelskim poparciem, wolą obywateli bezpośrednio wyrażaną i życzę państwu, żeby wasz głos w Rzeczypospolitej był jak najlepiej słyszalny i żeby Rzeczpospolita, na której kartach różne są doświadczenia w 20 i 21 roku zapisane, żeby pamiętała o tym doświadczeniu tego okresu konstruowania państwa, że ono właśnie w takim znakomitym kształcie zaistniało dzięki woli obywateli. Im więcej woli obywatelskiej, im mniej różnych działań reglamentujących ze strony władzy, która ma taką naturalną pokusę, że zawsze uważa, że wie lepiej, to tym dla państwa lepiej. I to doświadczenie, to przesłanie z jesieni i dalszych lat, początków niepodległości jest dla mnie bardzo oczywiste i bardzo się cieszę, że mogę się z państwem tym przekonaniem podzielić. Dziękuję bardzo.